Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Pociągu do Literatury. Ja nazywam się Marcin Piotrowski i jestem dzisiaj w podcaście Znalezione, Przeczytane. Dzień dobry, ja mam na imię Ania. Witam serdecznie mojego współprowadzącego ten podcast Pociąg do Literatury. Spotykamy się po raz czwarty w tej formule? Chyba czwarty. Możliwe, ja już nie liczę, przestałem liczyć. A gdzie dzisiaj pociąg staje? Albo skąd wyrusza? Dzisiaj pociąg wyrusza ze stacji, bo pociąg dostał swoją stację. Przed chwilą usiłowaliśmy nagrać to, ale przerwaliśmy nagranie, bo zaczęliśmy rozważać, co jest domem pociągów, bo pociąg do literatury dostał właśnie dom. I dom pociągu do literatury mieści się w Warszawie. Czy dom się mieści? No pociąg zamieszkał w Warszawie, w bibliotece... Słynne koszyki warszawskie, czyli biblioteka... publiczna miasta stołecznego Warszawy na ulicy Koszykowej. Ci, którzy są z Warszawy, na pewno kojarzą. Także bardzo dziękujemy gospodarzowi, że nas tutaj przygarnął. Stanęło chyba na tym, Marcin, że to taka bocznica. Bocznica, ale... w centrum Warszawy. Tak, bocznica kolejowa, ale na pewno nie bocznica intelektualna. To wręcz przeciwnie, to jest jakaś... peryferia. Jakieś skrzyżowanie wszystkich szlaków. Ale cieszy nas to bardzo, bo być może, jeżeli dzisiaj się sprawimy i nie będziemy czynić szkód tutaj, nie będziemy rzucać książkami, nie będziemy używać wulgaryzmów, nie wiem, nie porozlewamy wody, to być może będziemy częściej tutaj gościć, bo panie kierownictwo, bardzo, państwo kierownictwo było dla nas bardzo miłe i naprawdę bardzo się cieszymy, że możemy mieć swój dom, bo spotykanie się w łazienkach ma swoje dobre strony, ale tylko w wakacje. Kiedy jest cieplej, chociaż dzisiaj jest piękny październikowy dzień słoneczny, złota polska jesień, jeszcze moglibyśmy nagrać, ale cieszymy się z tego domu i korzystając z okazji, że zapowiadamy kolejny odcinek i mówimy, gdzie go nagrywamy, to chciałam serdecznie Państwu powiedzieć, że w najbliższą sobotę, 7 października, właśnie w tym miejscu, czyli w bibliotece na ulicy Koszykowej w Warszawie, odbędzie się Noc Bibliotek. Ta noc potrwa, Noc Bibliotek potrwa kilka godzin, od godziny 18 do 22 i naprawdę biblioteka tutaj zorganizowała bardzo ciekawe wydarzenia. Będzie można na przykład wyruszyć w podróż po całej bibliotece, czyli zwiedzać miejsca na co dzień niedostępne w czytelni, magazyny z książkami. A mogę powiedzieć? Ja jeszcze powiem parę tutaj z programu ciekawych rzeczy, bo to może zainteresować też rodziców dzieci, jeśli takowi są też na tym kanale, bo będą na przykład warsztaty komiksowe z Mikołajem Tkaczem, a więc możliwość spełnienia marzenia przez najmłodszych. Co ja tu jeszcze widzę? Widzę coś interesującego dla miłośników kartografii. Będzie można obejrzeć stare mapy. No i tyle. Resztę to już Państwa odeślę w linku w opisie tego filmu. Zerkną sobie Państwo, ale bardzo gorąco namawiam. Ja jeszcze nie wiem, czy się pojawię, ale program naprawdę wygląda ciekawie, także bardzo serdecznie w imieniu włodarzy biblioteki zapraszamy. A ja powiem tylko, że ja miałem takie nieoficjalne zwiedzanie tej biblioteki, bo kiedy byłem tutaj kilka dni temu, to pani Paulina, która się nami tutaj opiekuje, trochę mi biblioteki pokazała, wybieraliśmy miejsce i byłem między innymi w magazynach, byłem w piwnicach i byłem... Widziałeś jakieś starodruki na przykład? No starodruki to nie, czy one może i stare, bo starsze ode mnie, to były książki. Ale są różne opcje na nagrywanie. Tutaj być może będziemy nagrywać w magazynie starych książek. On tam będzie fajnie, dźwięk się rozchodził, także... Nastrojowo też może być magazyn starych książek. Miałem taką znajomą, która mówiła wtedy poniekąd. No poniekąd. Zerknijcie sobie Państwo do tego programu. Zerknijcie sobie, także wejdźcie sobie ci, którzy użytkują na stronę biblioteki facebookową. Wszystkiego można się dowiedzieć. To jest najbliższe wydarzenie. A teraz... No cóż, pora. No co, Marcin, pora odpalić? Pora na telesfora. Chciałam powiedzieć noga na gaz, ale chyba nie. Nie, to będzie krew w piach w ogóle, cały ten odcinek. To jest, o, piach. To jest piach. Piach, to jest zapowiedź. Drodzy Państwo, płynnie przeszliśmy zatem oto do bohaterki naszego dzisiejszego spotkania. Czyli piachu? Bo jak myślę, że piach... Piaskiem po oczach, czy jak coś myślę, takiego? Że piach, to myślę, że może mówimy o polskich piłkarzach, czy o czym? Albo pływanie.
po piasku. Wątek pływania po piasku tam jest. Jesteśmy w Warszawie, a to jest tak po warszawsku podobno. Okej, boomer. Drodzy Państwo, bohaterką dzisiejszego naszego spotkania jest książka japońskiego pisarza i dramaturga, kobieta z Wydm. Ten pisarz nazywał się Kobo Abe. Marcinie, czy dobrze czytam? A może i tak, nie wiem. Prosta jest ta pisownia, ale zawsze z tymi azjatyckimi nazwiskami się obawiam. W szczególności całkiem niedawno... Czytam tak, jak jest, tak jak zapis. Przez jakiś czas tak czytałem japońskie nazwiska, po czym się dowiedziałem chyba z któregoś materiału na BookTube właśnie, że fundamentalnie źle je czytałem, że tam wbrew pozorom czyta się inaczej, ale wydaje mi się, że w tym chyba nie zrobiliśmy błędu, że to chyba tak się czyta. Chyba naprawdę się nie da zrobić, ale nie. Czytelnicy robią błąd. Pozdrawiamy naszą słuchaczkę Joannę55, która zwróciła uwagę na to, że w przypadku tego pisarza bardzo często odwrotnie wymienia się, czyta imię i nazwiska, to znaczy zamiast właśnie Kobo Abe, Abe Kobo. Bo być może w Japonii tak się zapisuje, tak jak na Węgrzech na przykład. Na Węgrzech napisze się nazwisko, imię, i jak ja szukałem na przykład kiedyś, jak się wymawia jakieś nazwiska, to trudno mi było w tych filmach YouTube'owych chociażby znaleźć, bo okazało się, że oni tak mówią bardzo szybko, mówią całkowicie na odwrót i to tak... A jeśli chodzi o tę książkę konkretnie i tego pisarza, to widziałam wydania Kobiety z Wydm, podpisane zarówno Abe Kobo, jak i Kobo Abe. No bo to tak trudno powiedzieć. Wydawcy też się mylą. To jest książka z lat 60. W 1962 była premiera w Japonii tej książki. Pisarz urodził się w latach 20. Natomiast dwa lata po premierze książki też powstał bardzo interesujący film. Być może niektórzy z Państwa kojarzą też ten tytuł właśnie z filmem, bo taka jest moja historia, jeśli chodzi o drogę do tej książki. Ja najpierw obejrzałam film wiele, wiele lat temu. Film w reżyserii Hiroshiego Teshigahary. Znowu się zastanawiam, czy dobrze przeczytałam, ale powiedzmy, że tak. I ten film widziałam w ramach Akademii Filmowej w Iluzjonie. Taką akademię, bardzo ciekawe, to zresztą było, bo to był program 4-letni. I po prostu cała historia kina od Metropolis, gdzie oglądaliśmy seanse z taperem grającym na fortepianie, a skończywszy na latach 70., późnych latach 70. i właśnie filmach Francisa Coppoli. To była cała historia kina, najważniejsze tytuły. I trafił się w którymś roku, trzecim, film właśnie na podstawie tej książki Kobieta z Wydm. Film czarno-biały. Genialny moim zdaniem, bardzo hipnotyzujący, oddający bardzo atmosferę też tej książki. No i wtedy w ogóle dowiedziałam się, że istnieje taki pisarz, chociaż to jest bardzo znany, uznany pisarz i to jest chyba najsłynniejsza jego książka. On pisał też dramaty, które też były tłumaczone, natomiast jeśli chodzi o powieści, to z tego co ja kojarzę, to znam tylko tłumaczenie tej powieści. No i tak trafiłam do książki, tak jakby... Przeczytałam książkę, byłam zdziwiona, że książka, która jest na dwa wieczory, jest krótka dosyć książka. Nie wiem, ile ja ją w e-booku czytałam, ona ma może z 250 stron. Poprawnie. Nie wiem, nie sprawdzam, ale też czytam ją też w e-booku, więc trudno wtedy tak się odnaleźć. Byłam trochę zdziwiona, że na podstawie takiego maleństwa nakręcono prawie 2,5-godzinną adaptację. Zwłaszcza, że to jest książka, w której jest dosyć skąpa fabuła. To jest taka paraboliczna opowieść. Ona mogłaby się dziać wszędzie. Natomiast reżyser podszedł do tego, no tak, z sercem. Nakręcił fabułę, która oddała chyba wielowarstwowość też tej książki. Marcinie, czy widziałeś film? Widziałem film, tak. Widziałem film i zachęcam Państwa, jest na YouTubie film w dobrej jakości, nawet bardzo dobrej. On ma podpisy angielskie, ale powiedzmy sobie szczerze, w tym filmie tak mało jest treści mówionej, że właściwie można go obejrzeć i nie sądzę, żeby Państwo dużo stracili, jeżeli obejrzycie ten film sobie po prostu, bo wydaje mi się, że jego główna warstwa taka, to co on niesie, to jest na poziomie wizualnym, montażu, udźwiękowienia. Muzyka jest bardzo taka ekspresyjna. Ciekawa, tak. Więc tak, widziałem i muszę powiedzieć, że to jest jeden z niewielu przypadków, gdzie film bardziej przypadł mi do gustu niż książka. Nie potrafię powiedzieć jeszcze dlaczego, może w trakcie rozmowy to odkryjemy. To jest chyba częsty przypadek, jeśli się widzi najpierw film,
a potem sięga do książki w sytuacji, kiedy film się bardzo podoba. I ja też mam takie doświadczenia z kilkoma tytułami. Nie będę teraz o tym mówić, bo znowu zabrniemy gdzieś w dygresję, ale tutaj tak może być. Ale ja osobiście chyba mam tak samo. Ja teraz czytałam tę książkę drugi raz, więc ja mam powtórną lekturę. Dzisiaj jestem po kolejnym spotkaniu z tą fabułą. I chyba lepiej tę książkę odbieram niż wtedy, kiedy sięgnęłam po nią właśnie po obejrzeniu tego filmu. Ja miałam tam jakąś roczną przerwę, powiedzmy, że też tak od razu nie sięgnęłam. Ale też chyba, no powiedzmy na równi to było. Więc myślę, że ty masz taką sytuację, że na tyle ci się film spodobał, że książka miała trudniej po prostu. Ale książka była pierwsza. Ja najpierw przeczytałem książkę, a potem obejrzałem film. Myślałam, że ty najpierw film obejrzałeś. Nie. Obejrzałem, była książka, odczekałem sobie kilka dni i obejrzałem film i bardzo mi się spodobał. Byłem ciekaw, na ile się właśnie tę fabułę taką bardzo prostą udaje oddać. Byłem zaskoczony, jak zobaczyłem, że trwa 2,5 godziny. A potem, no bardzo mi się podobał minimalizm środków tam zastosowanych, to, że jest czarno-biały. I też muszę przyznać, że ja sobie jednak to inaczej wyobrażałem, ten świat przedstawiony, wyobrażałem sobie trochę inaczej niż ten pokazany w filmie. Inaczej sobie wyobrażałeś w tym sensie, że inne jakieś dekoracje? Tak, powiedziałbym, że tak. Miejsce jest na tyle uniwersalne, że to właściwie mogłoby być nakręcone w każdej szerokości geograficznej, tak. Wszędzie. Nie jest to tak stricte japońskie. Literatura to jest literatura japońska i to się czuje, ona się odróżnia od literatury zachodniej, o tym może będziemy mówić, ale sama scenografia wydała mi się bardzo uniwersalna. Uniwersalna. Ja po prostu, kiedy czytałem książkę, wyobrażałem sobie to miejsce, gdzie to się dzieje, znacznie bardziej, powiedzmy, prymitywne, znacznie prostsze. Ja gdzieś przekładałem to na, nie wiem, takie chałupy polskich chłopów, powiedzmy, z XIX wieku. Wydawało mi się, że to będzie dużo bardziej przegniłe. Spartańskie, przegniłe, rozpadające się. A tu nagle zobaczyłeś całkiem przyjazne, no, biorę w cudzysłów, wnętrze, gdzie tak. Kobieta serwuje tutaj tak. Pełne tak. Danie. Był ten piasek. Tak, ale piękny parasol nad stołem. To się sypało, natomiast po książce miałem wrażenie większego rozkładu takiego, że będzie rzeczywiście czuć tę pleśń, która się tam pojawia, to butwienie tego drewna. Tego tutaj aż tak nie było widać. I tym byłem zaskoczony. I też taką nowoczesnością tego nauczyciela, który trafiał tam. Też go sobie trochę inaczej wyobrażałem po prostu. Nowoczesnością w jakim sensie? On tam nie za bardzo miał... Ubiór. Tak, sytuowałem gdzieś, tak, mimo że ta książka daje się dosyć dobrze określić w czasie, że to są lata, koniec lat 50., początek 60., tam w końcu nawet są dokumenty, które to bardzo jasno stwierdzają. Tak, bo tam jest moment, który próbuje się ustalić, kiedy on został uznany za zaginionego chyba, tak? I to tam 7 lat po tym, jak przepadł, to znaczy pojechał na sobie urlop śledzić owady, bo to był entomolog. Nauczyciel entomolog. Tak, to też jest ważne. Skorzystam z okazji, od razu państwu powiem, że będą spoilery, więc jeżeli ktoś dotrwał i nie chce wiedzieć, o czym jest książka, no to radzimy nie słuchać, bo to jest ten rodzaj literatury, gdzie nie da się o tym, Marcinie, mówić, tu powiedzmy otwarcie, bez tego, o czym jest ta książka. Nie da się mówić, zwłaszcza, że ta książka... Chociaż ona jest bardzo uniwersalna, ale będziemy spoilować, trudno. No będziemy, zwłaszcza, że ja powiedziałbym, że ta książka to jest klasyczny thriller i w takim thrillerze, no trudno mówić o tym strachu, o tym, co się tam dzieje, no... Unikając wszystkiego. Tak, trzeba przywoływać pewne sceny w ogóle, moim zdaniem. Też mi się kojarzyła ta książka z literaturą grozy, z taką końcówką XIX wieku. W ogóle, jakby powiedzieć o jakichś takich odniesieniach literackich, to najprostsze, co przychodzi do głowy, to, że to jest takie kafkowskie bardzo, tak? Czyli świat klaustrofobiczny, zamknięty, jakiś człowiek w jakiejś matni, w sytuacji bez wyjścia, próbując z tym walczyć, prowadzący cały taki proces buntu, ale czy nie wydaje ci się, że to jest takie podręcznikowe, szkolne, powierzchowne i że w tej książce dużo więcej różnych warstw można byłoby odkryć? No, na pewno. Natomiast ja się być może przez tę japońskość, która jest mi odległa ode mnie, to coś tak bym powiedział, to jest kultura, której nie znam i
jest na tyle mi obca, że nawet nie udaję, że znam, to być może na przykład ja się dużo bardziej jestem w stanie odnaleźć w świecie Kawki, w świecie tej takiej europejskiej, powiedzmy, biurokracji, tych takich systemów, niż takiego quasi-absurdalnego świata. Ja miałem, kiedy tę książkę czytałem, to miałem poczucie takie, które bardzo nie lubię. Ta książka we mnie wyzwoliła bardzo negatywne uczucia, tak bym powiedział, i takie, które staram się unikać. Miałem takie uczucie, kiedy oglądałem taki polski film Dług z początku lat 2000 albo końcówki lat 90. Krzysztofa Krause, tak? Film, który pokazuje, jak całkowicie przez przypadek, jak można zniszczyć sobie, komuś życie. I ten film, i film, i książka tutaj były dla mnie takim długiem. Ja się bardzo niekomfortowo czułem i długo się zastanawiałem, dlaczego. Może później przejdziemy do tego, dlaczego. To jest bardzo ciekawe. W ogóle nie miałam takiego skojarzenia z filmem Dług, który jest dla mnie filmem opartym o historię prawdziwą, konkretną, reporterską bardzo, która się zdarzyła, bo to jest historia na faktach, mocno współczesna, osadzona tutaj w naszych realiach środkowoeuropejskich, bym powiedziała, więc dalekie skojarzenie moim zdaniem. Ja bardziej bym tutaj gdzieś widziała takie odniesienia, no na pewno do takiej klasyki japońskiej, ale ja też nie znam aż tak dobrze literatury japońskiej. Czytałam w ubiegłym roku, w ubiegłym czy na początku tego? Na początku tego roku. Czytałam Junichiro Tanizakiego. Teraz już chyba dobrze wymawiam, bo to któryś z moich słuchaczy mi zwrócił uwagę. Właśnie Junichiro czytałam, czyli japońskie nazwiska. I to była też taka dosyć plastyczna, a z drugiej strony ascetyczna literatura. Nie za dużo słów, nie za dużo rozwlekania się. To samo mamy tutaj. I czytałam jeszcze Zmierzch Osamu Dazai. No tam bardziej taka metaforyczna była. Czyli też pewne związki dostrzegam. Myślę, że literatura europejska jest zdecydowanie bardziej przegadana. To możemy powiedzieć. Ale ja nawet nie to miałem na myśli. Wiesz, ja miałem na myśli to, że jak patrzę sobie na strukturę, to jest to historia człowieka, który dlatego, że gdzieś skręca źle na spacerze, coś go spotyka. Właściwie można byłoby powiedzieć, że pewnego rodzaju śmierć do pewnego stopnia. Taki paraliż, bo taki tam pada takie określenie, taki spazm uśpionej śmierci czy coś takiego w odniesieniu chyba do zabijania tych owadów i tego, jak one się bronią. I w tym kontekście właśnie ten dług mi się przypomniał, bo to jest taka sytuacja, gdzie każdego może spotkać. Nie masz na to wpływu. To jest taka tragiczność, która cię po prostu, ktoś cię spotyka i nagle twoje życie się całkowicie rujnuje. I na bazie takiej właśnie wysokopoziomowej tutaj widziałem gdzieś te paralele. Tak, to prawda. Tyle, że w długu... Powiedziałabym, że tam większa była świadomość bohaterów. No na pewno nie mogli przewidzieć sytuacji na tyle jakby kroków do przodu, natomiast gdzieś tam jakaś lampka mogła się zapalić. Natomiast tutaj to jest tak klaustrofobiczne, nielogiczne, całkowicie absurdalne, że nadal bym powiedziała, że to skojarzenie twoje ciekawe, ale odległe. Odległe. Ale ja bym gdzieś tutaj widziała podobno autor wzorował się, czy inspirował się literaturą europejską, Beckettem, ale też iberoamerykańską Marquezem, więc takie odniesienia gdzieś tam można być może znaleźć. Realizmu magicznego tak niekoniecznie tutaj. Tutaj nie było, ja przynajmniej nie dostrzegłem. Ja też nie, ale też to jest ciekawe. Ja wiesz, gdzie bym go postawiła jeszcze koło jakich nazwisk? Orwell, Huxley. Tak, to możliwe. To jest taka antyutopia właściwie, przypowieść. Surrealizm. Tak, pomieszany z groteską i właśnie z tą grozą. Ale jednocześnie muszę powiedzieć, że bardzo zaskoczyło mnie zakończenie, które bardzo mocno rozjaśniło tę całą książkę. Zakończenie to wręcz było wstrząsające dla mnie. Było wstrząsające o tyle, że wywróciło mi wyobrażenie albo ocenę moją bohaterów. Ale nie wiem, czy od razu chcemy przejść do bohaterów, bo chciałam tak trochę podrążyć tą metaforykę. Co w tej książce można znaleźć? Ile tam jest poziomów różnych? No ile sposobów po prostu można tę książkę czytać? Bo jest taki najprostszy, myślę, sposób odczytania, relacje jednostki z jakimś aparatem władzy opresyjnej i też ten cały proces buntu, który się przechodzi, chcąc się wyrwać. No to takie szkolne,
powiedzmy, tak? Ale może jeszcze można inaczej tutaj popatrzeć. Zacznę od siebie. Ja miałam skojarzenie, że to jest trochę taki zapis procesu w ogóle dojrzewania człowieka, takiego brania się za bary z życiem. Jakbyś to widział, Marcinie, jak było u ciebie? Czy ty czytałeś to tak po kafkowsku totalnie, czy miałeś... Bo jeszcze jest też relacja dwójki bohaterów i taka będzie aura seksualności, erotyki. To, no to jest takie bardzo japońskie, miałem wrażenie. To, co się tam między nimi wydarza, to było takie japońskie. Dla mnie bardzo interesujący tutaj taki duży nośnik jakiejś wartości to był piasek jako taki. I to gdzieś mi wybrzmiewało Pascalem właściwie. Ta trzcina na wietrze, to takie trochę poddawanie się i w ogóle cały ten wątek na początku, jak to jest nawet opisane, to taki cały pasaż o tym, czym jest piasek. O naturze, piasku, strukturze, o strukturze tej jedna ósma milimetra, tak. Też na to zwrócił. To takie bardzo interesujące i później, kiedy ten piasek się tam pojawiał, no to dla mnie to była metafora jednak absurdalności życia i to takie szuflowanie tego piasku, to jest właściwie coś, co robimy, czego właściwie nie musielibyśmy robić. Z jakimś takim mitem Syzyfa ci się kojarzyło? Czy... No tak, tylko ten Syzyf no to robił to za karę. I Syzyf robił to mając nadzieję, że mu się uda, a ten piach jest taki bardziej dojmujący, bo Syzyf to jest jeden i toczy tę kulę swoją. A ten piach dookoła to jest, mam wrażenie, trochę takie nasze życie, codzienność i to zmaganie się, gdzie w sumie końcówka jest wiadomo jaka będzie i człowiek się właściwie zastanawia pewnie wielokrotnie, po co robi cokolwiek, skoro... Ile to jest? To jest wsteczne odliczanie. Właściwie moment narodzin jest momentem wstecznego odliczania, a tam moment, nie wiem jak się ma, 22 lata, czy 20... Tak, kiedy... ale to na pewnym etapie zachodzi, nie od początku, prawda? Tak, właśnie mówię, jak się ma tutaj 22 lata... Tutaj też, zauważmy głównego bohatera, jak on się zmienia, wziąwszy pod uwagę całą tą sytuację, która mu się przydarza. Najpierw jest bardzo zrelaksowany, jest na urlopie, zaplanował sobie krótki urlop, w trakcie którego będzie sobie tam biegał za tymi owadami, trochę je tam złowi do słoika, później będzie je badał. No, ale tak się przypadkiem zdarza, że się spóźnia autobus, on jest w jakiejś takiej wiosce niby. No i przygodny, napotkany znajomy proponuje mu nocleg. No i tak się zaczyna. Wchodzimy już tutaj w tryby takiej schizofrenicznej trochę sytuacji, ale on jest najpierw zaciekawiony. Jest ta kobieta, się pojawia, bardzo tajemnicza, ale ona go gości, daje mu posiłek i mówi mu, prawda, tutaj będzie spał. I zaczyna się robić dziwnie, podejrzliwie, kiedy chce się wykąpać. To jest bardzo taka symboliczna scena. Kiedy mówi mu, no to może pojutrze, on mówi, jak to, przecież ja już mnie tu nie będzie jutro rano właściwie. Nie, to chyba dziwnie się robi w momencie, kiedy on schodzi do tej dziury. I po chwili lądują tam jakieś beczki i łopata. I oni mówią, że to jest dla niego. Ale jemu się chyba jeszcze wtedy lampka nie zapala. No nie, jemu się zupełnie nie zapala lampka. A w momencie tej kąpieli już troszkę się tam, mam wrażenie, coś w nim, ale tak jeszcze może półświadomie, nieświadomie trochę. No jest druga sytuacja, kiedy jest już, on zauważa, już jest chyba drugą dobę i widzi, że ona ten piasek nosi, tak? No bo to jest ta, tu jest ta metafora tego Syzyfa, to jest po prostu odpiaszczanie całej tej okolicy i on tak patrzy, co ona robi, to może ci pomóc? No mówi, no może nie tak od razu, tak głupio, żebyś tak od razu w pierwszej dobie. No i wtedy wydaje mi się, że kontrolka mu się bardziej zapala. I tu jeszcze do tego piasku chciałam nawiązać. Dla mnie ten piasek jest taki, wraca bardzo obsesyjnie w tych opisach. Niesamowicie się to czyta i on jest w każdej warstwie. On jest nawet właśnie w... Niesamowita jest rola piasku też w opisie aktu seksualnego. Nie wiem, czy zauważyłaś. To jest zresztą jedna z lepszych scen aktu płciowego. No, płaszczyzna jest okropna pod tym względem, ale świetna scena. I bardzo... Na filmie też to widać, jest to bardzo dobrze oddane. No, ale jest ta obsesja. Właściwie nie da się bez tego piasku właściwie mówić o tej książce. No nie, bo ta książka jest o piasku, on jest tam wszędzie. Zresztą też na tym filmie on jest bardzo interesująco pokazywany. Do tego jest dołożona jeszcze muzyka. Te obrywające się fragmenty piasku, ten przesypujący się piasek, takie bardzo bliskie plany. Wydaje mi się, że nie kojarzy filmu. Tak, bo tam są lawiny, tam są sceny, gdzie są konkretne lawiny
przed którym oni się próbują we dwójkę chronić. Ale to też wpływa to jakoś jedno. Tak też na ich relacje. Tak, ale ja mam też na myśli to, że o ile w filmie możemy spodziewać się dużych planów, szerokich kadrów, gdzie się piasek będzie sypał, o tyle ja nie kojarzę filmu, gdzie tak dużo byłoby zbliżeń na ziarna piasku w powiększeniu, na jakieś owady, na robaki, na topelzami. Zabriskie Point Antonia Niego działo się na pustyni, ale nie było rzeczywiście aż takich zbliżeń na ziarenka piasku, ale tam dużo się działo, tam też było tak piaszczyście bardzo. To jedyny film, który tak teraz mi no jest jeszcze, wiesz, bardzo znana przechodzi. Duna, bardzo znana Duna, która też jest piaszczysta. Tak. To jest lista wstydu mojego, a nie czytam książki, ani filmu nie oglądam, ale... The same. Chciałem kiedyś to zrobić, ale się dowiedziałem, że jest 7 już czy 8 Dune, Duna Zemsta, Duny Mesjasz, Duny Księżyc, Duny Kopalnia, Duny nie wiem co, Kupa ja Duny, wszystko jest... Ja widziałam z Kylem McLachlanem, tak? Dobrze mówię? Nie wiem, był taki... Był taki kiedyś... Agent Cooper, on zagrał w Dune, ale w tej pierwszej z lat 80. To taka stara, ze Stingiem. Tak, tak, więc ja to widziałam, ale no, powiedzmy, że też nie oglądałem. Poziom odbioru. Nie byłam fanką po prostu, więc, ale Dune przeczytam kiedyś, na pewno. O, no to ciekawe. Ja nie wiem, nie mam zamiaru. To są... Chyba za dużo tego jest do czytania. Ale nie, pierwszy tom. Nie mówię o wszystkich. Nie trzeba chyba całej serii czytać, wydaje mi się. Dobra, zostawmy Dune. Zostawmy Dune, ale są książki o piachu. Tak, są książki o piachu. Ja gdzieś miałem też takie, wiesz, bardzo odległe skojarzenie z... Robinsonem, Crusoe, bo a, to tak, jest tak, tutaj to właściwie to miejsce, gdzie on jest. Jest de facto na wyspie, jest otoczony przez piach. Co więcej, jest otoczony przez ten piach, który go zalewa z boku, nie może z niego odpłynąć, bo nie może wyjść z tej nory. Chociaż też ja się zastanawiałem, no bo kończyłem klasę matfiz, się zastanawiałem, jaki tam ten stopień zsypywania ma ten piasek. Był bardzo bliski mi ten nauczyciel, bo tak sobie myślę, nie, no to się... A tam są takie rozważania na natury, powiedzmy, paranaukowej trochę takie, też może mogą państwo znaleźć. No, że to się, tu się sypie, to się przeciągnie, to tu się ugrzęźnie. I też mi się na początku wydawało, no, że to jakieś jest absurdalne, że to nie jest możliwe, żeby tak się nie dało wyjść z tego. I dziwiłem się, że nauczyciel nie wiedział o możliwości wyciągania piachu, wody z piachu w takich miejscach. A, okej, chodzi ci o ten poziom wilgoci tak, i później, Tak, zwłaszcza, że to jest dosyć znana metoda taka wśród tych plemion różnego typu pustynnych, no, pozyskiwania wilgoci, ustawiania kamieni, budowania takich piramidek, w których się ta woda zbiera. Nie wiem, jakie wykształcenie było pisarza też tutaj mogło. A nie, pisarz to jasno to opisał, no bo to jest pokazane, tylko... A, bo chodzi ci o to, że bohater tego, że tak to wymyślił, tak, że bohater. Tak, bohater tego nie wiedział, on to jakoś odkrywa, ale być może to jest kwestia tego, że po prostu to jest 50 lat później i my to wiemy. Powiem ci, że tam jest trochę taki pocisk po nauczycielach. Zauważyłeś to? Jest taki fragment w tej książce, to tak troszkę pół żartem wtrącenie zrobię, ale jest taki fragment w tej książce, kiedy on się zastanawia, ponieważ tam jest jakaś grupa przedstawicieli prefektury, urzędników, którzy się co jakiś czas pojawiają, to są tak zwani oni. No i on tam z nimi dyskutuje, powiedzmy. Jest taki etap, że próbuje z nimi rozmawiać. On próbuje im uświadomić, że oni robią źle, że go więzią, tak, że nie do końca jest to dobry sposób, żeby się z nim dogadać poprzez uwięzienie go, że powinni znaleźć inny sposób, żeby go zachęcić do tego, żeby im pomagał w tym odpiaszczaniu, żeby im pomagał wioskę wydobywać z długów. No bo do tego się sprowadza ten taki system tego opresyjnego zniewolenia, tego niewolnictwa, no, zrobić z niego niewolnika, że mogliby, no, wdać się w jakiś bardziej sensowny dialog, bo on jest nauczycielem, on płaci podatki, on jest gdzieś zameldowany i jego będą szukać. I tam pojawia się taki fragment, że on zaczyna myśleć o swoich kolegach, a właściwie to nie, czy oni będą mnie szukać. Przecież ja nie wiem nawet, czy oni mnie lubią, czy mnie szanują. Ja to właściwie ich nie, bo nauczyciel to jest taki zawód takiego przegrywa życiowego, bo właściwie uczniowie odchodzą, idą w świat, a nauczyciele zostają cały czas w tym samym miejscu. No jest ten fragment ciekawy i może dlatego pewnych jest dzisiaj 3 października, jest zbliża się Dzień Edukacji Narodowej. Jest nierozgarnięty po prostu. Pozdrawiamy nauczycieli z okazji Święta Edukacji Narodowej, które będzie wkrótce. Za 2 tygodnie, Marcin, jak będziemy robić następne nagranie, ale okej. Tak, pozdrawiamy nauczycieli, ale ja myślę, że
to był fajny nauczyciel. Ten Junpei, jak on się nazywał? Oj, nie pamiętam zupełnie. Tak, był fajny nauczyciel i on potrafił tę swoją wiedzę zastosować. To było takie bardzo ciekawe dla mnie. Ja dużo tam odnajdywałem siebie w tym człowieku, jak on usiłował do końca się nie poddawać, jakoś to rozkminiać, jakoś w całym tym absurdzie, który był, szukać jakichś elementów czegoś, co da mu nadzieję. No i cudowne było zakończenie. On był, jeżeli byśmy teraz zestawili sobie tę dwójkę głównych bohaterów, czyli kobietę i mężczyznę, też obsesyjnie się pojawiają cały czas określenia. Narracja jest trzecioosobowa w tej książce, ale oni właściwie, chociaż on jest przedstawiony tam z imienia raz w tym ogłoszeniu, że gdzieś tam zginął i tak dalej, miał lat tyle, urodził się tyle, wzrostu tyle, wagi tyle, ale właściwie cały czas jest kobieta-mężczyzna, nie? Mnie to już w pewnym momencie trochę irytowało. Nie wiem jak ciebie, ale tak przydałby się jakiś zamiennik, jakieś imiona. Natomiast a może to jest, nie, no to jest on, celowy zabieg stylistyczny, tak, przecież. Tak, no jest to, jest to, zwłaszcza, że jest to taki paraboliczny trochę tutaj świat przedstawiony. Ale on jest aktywną stroną, on jest działaczem, on jest taki bardzo, jemu się chce. Nie przez całą książkę oczywiście, ale porównuję go z nią, dlatego że ona też jest w pewnym sensie ofiarą. Przecież ona, on jej na to zwraca uwagę, że dlaczego się tu stawiasz w tej pozycji, że im pomagasz. Przecież ciebie też uwięzili tutaj, więc działajmy. Jest bardzo podejrzliwy wobec niej. Właściwie jej osobowość jest wielkim znakiem zapytania dla mnie. Ona jest bardzo tajemnicza i jest bierna. No to jest taka, mi się wydaje, bardzo japońskie postrzeganie tego pierwiastka męskiego i żeńskiego, czyli jest ten aktywny mężczyzna i jest ta pasywna kobieta. Jeżeli ta książka, jeszcze weźmy pod uwagę, była napisana przez kogoś, kto urodził się w latach 20., no to wychowywał się w tamtej kulturze. Jest nią przesiąknięty i trudno oczekiwać, moim zdaniem, żeby było inaczej. Tak bym to powiedział, tak? Natomiast ona też jest tutaj usprawiedliwiona do jakiegoś stopnia. Ona się usprawiedliwia, mówi, jestem tutaj, bo tutaj są pochowani, tu zginęli, tu zginęła moja rodzina. Tam się pojawia w pewnym momencie taki fragment, który nieco ją odkrywa, że miała męża chyba i jakieś dzieci tam były albo jedno. Tak, jest tam rzeczywiście coś takiego. Jednocześnie jest to prosta kobieta, więc trudno oczekiwać. Ale przez długi, długi czas, no trochę jej status jest taki niejasny, jeśli chodzi o udział w tym systemie opresji. Kim ona właściwie jest, no bo to od niej się zaczyna ten moment chwytania w kleszcze tego bohatera. I on jej zwraca też uwagę w pewnym momencie, dlaczego ty nie chcesz się wydobyć? Zobacz, przynajmniej spróbowałabyś pogadać z nimi, byś mogła chodzić na spacery. A dlaczego uważasz, że... A ona jest w takim... Ona jest jakby taka trochę uśpiona, i taka właśnie pozbawiona jakiejkolwiek motywacji też do działania. No tak, znaczy ona jest elementem tego systemu, natomiast ona jest dla mnie ofiarą trochę tego systemu, nawet nie trochę. Ona jest ofiarą tego systemu. Ofiarami są oni oboje. Natomiast jej status jest dla mnie do końca niejasny, czy ona jest tylko ofiarą. No wydaje mi się, że tak. Znaczy ja nie biorę pod uwagę innej możliwości, bo to nie jest tak, że ona go swoją postawą, seksualnością, czymkolwiek więzi. On jest dodatkowo więziony, a właściwie głównie jest więziony przez fizyczność tego miejsca. On chce z tego miejsca uciec. On wchodzi z nią w jakąś relację, ale to jest raczej coś, co jest wynikiem zamknięcia dwójki ludzi w określonej przestrzeni, po prostu przebywania razem, bycia skazanymi na siebie i gdzieś dochodzi do zbliżenia, oni stają się parą, nawet ona na końcu jest w ciąży. Tak, i opuszcza ten dom, zostaje zabrana w związku z... A, to już zostawimy. Tak, w związku z zostaje zabrana, ale w ogóle nie postrzegam jej jako części systemu, raczej być może jako takiego zwykłego, no powiedzmy niewolnika, osobę, która jest częścią. Czyli ja bym powiedziała, że to jest taki rodzaj biernego oprawcy? Coś w tym stylu, dlatego że ona jest tak bardzo enigmatyczna i tak niewiele o sobie mówi i też jemu też nie zdradza. Zauważ, że u niego nawiązuje się między nimi ta relacja seksualna, więc ona przykrywa też w pewnym sensie jakiekolwiek inne warstwy próby porozumienia się między nimi, ale on jest podejrzliwy wobec niej przez większość
fabułę, powiedzmy. No wydaje mi się, że on jest podejrzliwy na takiej samej zasadzie, na jakiej podejrzliwe są osoby, które usiłują się wydostać z jakiegoś miejsca, z takiej matni, z opresji, a osoby, które próbowały wcześniej to zrobić, nie wspierają ich w tym. I wydaje mi się, że bardzo naturalne wtedy jest to, że uważa się te osoby za podejrzane. No to, co to ale jest nie wiemy, czy ona próbowała. Tutaj nie mamy do końca jasno powiedziane, czy ona próbowała. Przecież oni rozmawiają o tej sytuacji, kiedy on już jest, no powiedzmy, na takim etapie, że no wie mniej więcej, że jest niewolnikiem, wie, jaki jest jego status quo, no to zaczynają wypytywać, czy jest jedyny. A jeżeli nie jest jedyny, nie jest pierwszy, to czy komukolwiek udało się uciec? I ona mu bardzo niechętnie, ale w końcu mu zdradza, prawda? Opowiada mu, że tam był jakiś facet, tutaj przyjeżdżał, on robił jakieś tam zdjęcia, pocztówki, miał tam firmę jakąś tam reprezentował, która pocztówki miała drukować. No i właściwie nie, nikomu się nie udało. Tak samo po jednej z prób ucieczki, chyba po tej drugiej, nie będącej taką totalną porażką, kiedy on zostaje złapany, oszukany i z powrotem spuszczony do tej jamy, no to też jest między nimi taki dosyć krótki dialog, ale on mówi, no nie udało mi się. No ona mówi, nie martw się, no nikomu się nie udało. No tak, tak, bo ona wie o tym. Wydaje mi się, że ona jest bohaterką, która nie próbowała nigdy stamtąd uciec, ale próbowała oswoić sobie tą sytuację i jej ten mężczyzna jest tam potrzebny. No możliwe, natomiast no, że ona nie próbowała uciec, no nie musiała próbować, znaczy to jest jej świat, ona w takim świecie żyje. To jest pytanie, dlaczego w trakcie II wojny światowej na przykład ludność żydowska poza epizodem w Warszawie nie podejmowała pewnych prób, bo po prostu czasami się nie mieszczą pewne rzeczy w głowie. To jest pytanie, dlaczego ludzie są czasami pasywni wobec systemów, które są represyjne. I to można szukać blisko, można szukać daleko. Dlaczego nie ma żadnych prób buntu? Dlaczego nie ma prób buntu, albo część ludzi je po prostu akceptuje? No byłam ciekawa, czy pisarz ich tak zestawił celowo, no bo facet przechodzi wzorcowo całą taką drogę adaptacji, akceptacji sytuacji przez ogromną nadzieję na początku, próbę takiej racjonalizacji też sytuacji, ucieczkę, no wymyślanie taktyk różnych, przebiegłość taką, no bardzo takie racjonalne myślenie. Potem przechodzi oczywiście fazę głębokiego rozczarowania, rozpaczy. Przecież ten moment, kiedy on zostaje złapany tam z tymi latarkami, jak go gonią, jak się zapada w piasku, kiedy już myślał, że się wyzwolił, bo to jest ten moment, kiedy on myślał, że zwyciężył, on przecież już planuje zemstę. I nagle niestety nie udało się, jest rozpacz, on tam płacze. Nie wiem, czy to jest... Bardzo duże wrażenie na mnie ta scena zrobiła, chyba tylko większa finałowa scena. Nie wiem, czy to jest dla mnie o podziale kobieta-mężczyzna. Mi się wydaje, że to jest raczej kwestia tego, że jest ktoś, kto jest świeży, kto ma nadzieję, i jest ktoś, kto tej nadziei już nie ma. Ja jakiś czas temu czytałem opowieść, eksperyment był opisany, związany z tak zwaną nadzieją, i to była historia o szczurach, które były wrzucone, nie wiem czy to znasz, wrzucone do zbiornika, w którym pływały i zdychały, ale jeden został wyciągnięty i one zdychały po jakichś tam 20 kilku godzinach pływania. I ten raz uratowany, wrzucony ponownie, pływał jakieś horrendalne ilości godzin, dwukrotnie, bo po prostu miał nadzieję. To zwierzę już wiedziało. I mi się wydaje, że to jest trochę o tym historia. Dlaczego rabacja galicyjska tak, była tylko raz? Tak, są takie fragmenty, to prawda. Są takie fragmenty, kiedy... To też jest ciekawe, bo to jakby no, autor słowami bohatera właściwie wypowiada, że najważniejsze jest się nie bać. O lęku jest w ogóle bardzo dużo w tej książce, ale co to znaczy, że człowiek przegrywa, kiedy uwierzy w tą przegraną i kiedy się boi? Człowiek nie jest głodny tylko wtedy, kiedy odczuwa stan fizjologicznego głodu. No tutaj oczywiście trochę tak sprowadzam, upraszczam, ale kiedy przewiduje, że umrze z głodu i uwierzy w to. To jest bardzo ciekawe też skojarzenie. A drugie, skojarzenie to jest też z tą przemianą bohatera. Na końcu zauważmy, że on po ostatnim buncie, po ostatniej ucieczce, po tej rozpaczy, trochę się jakby podnosi, ale tak się otrzepuje, tak? Otrzepuje się z tego piasku metaforycznie, ale nagle stwierdza, że jakoś spróbujemy się tutaj urządzić. Na planowanie kolejnej ucieczki przyjdzie czas,
A właśnie to nie jest takie ważne? No, tak, ale on się też urządza, moim zdaniem on nie traci tej nadziei, on cały czas ma tę nadzieję i cały czas próbuje tylko dobiera środki odpowiednie i znajduje sobie coś, znajduje sobie ucieczkę w tej nauce i w tym właściwie naukowym trochę opracowaniu tego, jak pozyskać wodę, jak tę wodę zbierać, ile jej się zbierze, jak prędko i tak dalej, on to sobie wymyśla. Ale ja czytałem kiedyś, dawno temu, i to była jedna z takich książek, które czytałem kilkanaście razy w życiu. A taką książkę... Tę samą? Masz na myśli jedną, tak, tę samą książkę, którą czytałeś tak, kilkanaście razy? Tak. Jako młody chłopak, byłem takim nastolatkiem wczesnym, jest taka książka, która się nazywa Podchorąży, wojna i ślepy los. Napisał ją Zygfryd Maciej Stryjecki. I to jest książka o polskim żołnierzu, który w czasie wojny był pojmany najpierw przez Rosjan, później uciekł, był pojmany przez Niemców i uciekał 7 razy z obozów. On 7 razy uciekał. Książka jest fantastyczna, bo jest jedną z niewielu polskich książek o II wojnie światowej pogodnych, bo to jest człowiek, który był bardzo optymistyczny. Tak, szwajkowa trochę? Nie jest szwajkowa, nie, ona nie jest szwajkowa. Ona jest szwajkowa to bardziej pierwsza wojna. To tak, to nie, ona jest po prostu pełna optymizmu człowieka, który uciekał, Niemcy go łapali, pytali się go dlaczego, on zawsze odpowiadał, obowiązek żołnierski, oni mu salutowali, wsadzali go do kolejnego obozu i on ciągle uciekał. I w którymś momencie jest tak, że uciekł zaraz po tym, jak go zamknęli ponownie. I oni go bardzo szybko złapali. I wtedy powiedział sobie, że każda ucieczka musi być przygotowana. I on w końcu uciekł zupełnie, uciekł, tak, że trafił do armii na zachodzie i zaczął i walczył. Ale on w którymś momencie odkrył to, że każda ucieczka musi mieć plan. I że czasami trzeba po prostu szykować się i czekać, nie wiesz, kiedy będzie ten moment i trochę ten... Tak, tutaj też tak jest, bo on też ma, planując chyba drugi raz ucieczkę, ma taką refleksję, że najgorsze, co można zrobić, będąc w roli ofiary, to poddać się biegowi rzeczy. Więc zgadza się. I też jak na... Ale na koniec mówi, ale może tym razem nie będę tak dokładnie planował, poczekam trochę. No to jest takie otwarte trochę zakończenie. Ale Marcin, mam taki pomysł, żebyśmy może o tej końcowej scenie jeszcze porozmawiali. Bo mam trochę problem z taką moralną oceną tych bohaterów, chociaż może nie powinno się w ogóle myśleć o tym, ale na końcu jest taka scena, która pokazuje, bo mówimy o niezłomności człowieka, dlatego żeby uzyskać wolność i właściwie dlatego mężczyzny nie ma ceny, prawda? I tu się okazuje, że gdzieś tam te wartości w jakiś konflikt wchodzą, dlatego że kobieta jednak chce zachować godność. A on, dla niego wolność jest najważniejsza. Mówisz o tej scenie, kiedy walczą, tak? Tak. No kiedy tłum rechoczących widzów oczekuje od nich po prostu... No, nie wiem, czy mam mówić wprost, czego ten tłum od nich oczekuje, ale też nie chcę może tak tutaj dosadnie. No, Gawiedź oczekuje tego, że popatrzy sobie na akt po prostu. Na akt spukowania, tak. Tak, ale on ma w zamian za to dostać... Nie, oni nie mają go wypuścić. Oni mają mu umożliwić tylko i wyłącznie wyjście na zewnątrz i popatrzenie na morze. Tak, ale tu już się uruchamia pewien plan. No, pierwszy krok. Od czegoś trzeba zacząć. Przyznam, że ta scena była dla mnie, z jednej strony japońska, a z drugiej strony mocno, mocno wybijająca mnie z całej tej książki, bo to był dla mnie konstrukt taki. Mnie całkowicie wywróciła mi do całkowicie takie spojrzenie, bo właściwie tak do tej sceny mniej więcej wiedziałam, po jakiej stronie tych bohaterów sobie też w jakimś swoim systemie wartości mogę umiejscowić, jak mogę o nich mówić. A na końcu, jeszcze to w filmie było też bardzo dobrze oddane moim zdaniem. Tam się w ogóle, już te elementy grozy się pojawiają w filmie. Tak, są te maski. Tak, maski, tak. Światła, bardzo, ta muzyka. Bardzo ciekawe. Tak. A powiedz mi, Marcinie, jak ci się czytało tę książkę? W sensie takim odbioru literatury raz, że japońskiej, ale w ogóle na poziomie metaforyki zastosowanej, języka, obcowania z tą książką. No jest to niedługa książka. Czy będziesz sięgał po literaturę azjatycką? Nie wiem, czy... Proszę państwa, szkoda, że państwo tego nie widzą. To jest po prostu triumf w oczach w ogóle.
Że... Jaki triumf. Ja się cieszę, że ty te swoje korzenie środkowoeuropejskie tak mocno czujesz. Absolutnie nic tu nie zostanie naruszone, wyrwane. Nie, no, nie, ale serio, Marcin. Nie, czuję to. Myślałem o tym i tak się zastanawiałem, że zupełnie jest to dla mnie obca kultura. Jest taka scena w Bondzie. Żyje się tylko dwa razy. You only live twice. I tam jest taka scena, kiedy Bond przyjeżdża do Japonii i spotyka się tam z takim przedstawicielem wywiadu, który tam mieszka. I pyta się go, jak? A Bond jest, pamiętajmy, orientalistą. Zna japoński, wie, w jakiej temperaturze pije się sake. I tak dalej. O, sake też się tu pojawia. Nie jest takim prostakiem. I pyta się go, jak tu się żyje? A ten mówi, mieszkam tu 30 lat. Zaczynam się przyzwyczajać. Więc tyle mam do powiedzenia w temacie kultury japońskiej z mojej perspektywy. To jest dla mnie świat całkowicie, całkowicie obcy i... Ale przekaz, gdyby patrząc tak na to, wydaje mi się, że jest chyba taki dosyć uniwersalny. Rzeczywiście. On nie jest azjatycki. On mówi tak o tym, że przystosowanie człowieka do trudnych warunków no jest tylko metodą, tak? Nigdy nie jest celem, nie może być tym ostatecznym celem i dlatego tak się kończy też ta książka, tak? Bardzo bym ciekaw, gdybym zobaczył adaptację filmową tej książki, na przykład przeniesioną, bo ja wiem, do północnej, na Syberię na przykład chociażby, gdzie też nie można... Tam, gdzie hołot. Gdyby zdjąć jednak bardzo silny ten taki wątek estetyki japońskiej, który tutaj jest... tej takiej narracji japońskiej tutaj, który tutaj jest, no to jest dosyć silne, to jest dosyć mocne tutaj i to jest dla mnie, no w dużym stopniu dominujące jednak, więc... Ale przeszkadzało ci... To nie jest przeszkadzanie. Skąpość opisów, mało dialogów, to przecież występuje też w literaturze europejskiej. Co było dla ciebie takim wyznacznikiem największym tej azjatyckości, jakby... odrębności tej literatury. Jakaś dziwna rola, dziwna erotyka, która tutaj jest pokazana. I to napięcie takie, które tam jest i takie myślenie chociażby... No takie trochę zwierzęco-perwersyjne momentami. Trochę tak, jeszcze cały ten wątek tego piasku w tym kontekście, kiedy jak myślisz sobie o erotyce, to wyobrażasz sobie różne rzeczy, ale akurat piasek jest jedną z ostatnich, które... Bardzo surrealistyczne. O której myślisz. Ale opis doskonały. Ale rzeczywiście, ja nie mówię, że nie. Tylko, że jest to taki świat, który jest mi jednak dosyć odległy i mi się tę książkę, uświadomiłem sobie, dosyć dobrze czytało w tych wątkach takich, nazwijmy to, quasi-naukowych, takich, które się tam pojawiają i to się czułem prawie jak u Kundery w eseju jego o folklorze. Ocierało się o jakieś takie historie. I nie potrafię powiedzieć, bo to nie mogę powiedzieć, że mi się ta książka nie podobała. Ja się bardzo cieszę, że ją przeczytałem. To było ciekawe doświadczenie. No nie jest to ten krąg kulturowy mój. Który zamierzasz zgłębiać w najbliższym czasie. No, powiedzmy. Znaczy dużo chętniej na przykład. Ani w dalszym. Dużo chętniej sięgnę i poczekam, że przeprawimy się promem i zrobimy sobie być może taką trasę na przykład transandyjską i sobie będziemy czytać rzeczy stamtąd, to bardzo chętnie to zrobię. Myślę, że dużo chętniej czytałbym rzeczy afrykańskie nawet. Zdaję sobie sprawę, nie wiem dlaczego. Gdyby były bardziej dostępne. Gdyby były bardziej dostępne, ale wydaje mi się, że trochę jest. Natomiast jest to dla mnie obce i, no i to jest taka dla mnie taka egzotyka, która jest o jeden most za daleko, tak bym powiedział. Właśnie, wydaje mi się, że o jeden most za daleko to jest idealne pokazanie. Jednak... Nie, mnie się to podobało. Powiem nie, wiesz, mi się nie podobało. Szczerze, tylko nie mam zamiaru więcej. Tak, nie dostałam. Ja bym chętnie sięgnęła, chociaż nie wiem, czy są tłumaczenia tego pisarza, innych powieści. Tego nie sprawdzałam nawet. No tak znana jest ta kobieta z tym, że nie wiem, czy na przykład pan Mikołaj Melanowicz, który jest tłumaczem, bo chyba nie powiedzieliśmy nad tego na początku, tłumaczył inne książki Kobo Abe. No mnie się podobał ten surrealizm, ten oniryzm, nawet ta relacja seksualna, ten erotyzm nie był dla mnie aż tak bardzo egzotyczny, jak ty to odebrałeś. Też ta książka podobała mi się pod tym względem, że jednak, no raz, że uniwersalna, ale jednocześnie też umożliwiająca no różne kalki interpretacyjne. I to jest bardzo ciekawe. Ja w literaturze europejskiej niekiedy, często...
zostaje pozbawiona tych możliwości takich ciekawych, interpretacyjnych jak tutaj. Co prawda tu niestety szkodą tej książki jest to, że ona gdzieś tam jest bardzo często tak jednoznacznie interpretowana o tym zniewoleniu, że siebie tutaj tych innych warstw czytelnicy, znaczy nie mówię, że czytelnicy, ale jak tam, jak gdzieś tam docierałam do jakichś opisów, opracowań, to jest metafora zniewolenia. Tymczasem dla mnie to jest tak dużo symboliki tego oniryzmu, że można naprawdę... I bardzo ciekawe było dla mnie też spotkanie z tą książką po raz drugi po latach. Ale wydaje mi się, że każde dzieło literackie ma pewną taką wartość, która, czy przekaz, który jest taki bardzo wprost i on jest bardzo oczywisty, nazwijmy to. No nie, no każde ma. Pytanie jest, jak bardzo trzeba kopać, żeby... Poza postmodernistyczną literaturą. No nie, nie, ono ma. Ono ma bardzo dużo, ale to zrobimy o tym osobny odcinek. Tam jest duża, głębia myśl. Ale pytanie jest raczej, ile, jak trzeba kopać, żeby szukać czegoś innego. A w tej książce rzeczywiście wydaje mi się, że można otworzyć dowolną stronę, przeczytać ją i się zastanowić, a dobra, a teraz o czym to będzie? Czy będę patrzył na to jego łowienie owadów? Czy będę patrzył na ten piasek? Czy będę patrzył na strach? Czy będę patrzył na manipulację? Czy tak, jak spuszczają tak sake i papierosy w wiadrze? Każdy element jest jakoś... Czy cudowna rzecz polowania na wrony, te wrony, które tam się pojawiają, tak, a które... Tak. A to był element strategii chyba na koniec właśnie. Tak, ale te... Wrona, ale ta historia wokół tej wrony była ciekawa. Podobnie jak z nożyczkami wcześniej, motyw między... No to już... Więc tutaj jest bardzo dużo takich... Boję się, że my państwu wszystko powiemy. Nie, wydaje mi się, że to jest jedna z książek takich, które trudno opowiedzieć. Trochę to, jak jakiś czas temu Zuza Malinowska opowiada o tych książkach, które by zabrała chyba na Bezludną Wyspę i tam jest Silmarillion, ale bardzo powiedziała piękną rzecz tam, że to jest książka, której się nie da opowiedzieć. I ta książka, wydaje mi się, też jest książką, gdzie jak się ją opowie, to się totalnie spłaszczy. Tak jakby ktoś opowiedział ci mitologię grecką. No... No można, no, tylko że to w ogóle nie o to chodzi, żeby ci ktoś... A może ona jest na tyle interesująca, że można tak dużo mówić jak my, czy opowiadamy o różnych scenach, o różnych dialogach, a nadal nie mamy wrażenia, że streszczamy. Tak, bo tu nie chodzi o to, że... Tak sobie rozmawiamy. Nie, no, i... proszę Państwa, ja Państwu streszczę tę książkę. Ale teraz... Jedzie facet, ktoś go wrzuca do dziury... Łapie motyle. On z tej dziury nie może wyjść. Usiłuje uciekać, koniec. Ale jeszcze sobie po drodze kochankę fajną tam znajduje. No nie wiem, czy taką fajną. Ona moim zdaniem w książce na przykład była przedstawiona dużo gorzej niż na filmie. To też mnie ujęło i to było, to jest taka, ten film jest już dla mnie taki popkulturowy, bo w książce tak, bardzo wyraźnie jest pokazana. Tak, jest trochę szkaradna. Tak, w takim sensie tak, ta ropa tak, w tutaj kącikach tego w ogóle, oczu. Też byłam zdziwiona, to prawda, ale potem jakoś szybko o tym zapomniałam. No... I język filmu się też trochę innymi prawami On jest rządzi. Jakby bardziej estetyzujący tak, taki. Tak, i tutaj myślę, że też chyba chodziło o to, żeby jakoś tego widza utrzymać przed ekranem. Ale tak, no, ale no właśnie, no bo ona była taka enigmatyczna, taka nierozpoznana. Nierozpoznana, tylko w książce jest bardzo jasno napisane, że miała jakieś, wiesz, plamy, liszaje, ropę w oczach tak, i tak dalej. Tak, tak, a tutaj tak. dostanie piękną Japonkę, która, wiesz... Ale dlaczego w tym sensie, skąd, co takiego tam zaszło? No to nie wszystkiemu piasek był winien. Ona się próbuje tak to troszkę, wiesz, interpretować. No ale jakby zostawmy to. Język filmu, język literatury, no po prostu powstało drugie doskonałe dzieło. Tak, doskonałe. Tak, ten film jest rewelacyjny formalnie, to z przyjemnością na niego będę patrzył tak, jeszcze. Ja bym radziła, no, rekomendowała słuchaczom książkę. 2 tygodnie przerwy. Film. Zwłaszcza, że patrząc na... I film radzę oglądać późnym wieczorem albo nocą. I tak, i proszę Państwa, czas czytania książki będzie nieznacznie dłuższy niż film, to też powiedzmy sobie, bo ten film jest dosyć wiernie oddany, no po prostu. Powiedziałem, że to bardzo wierna ekranizacja. Książkę to tak, ja na czytniku tam miałam chyba 5 godzin. No, a film 2,5, no, tak. Więc to są właśnie tego typu relacja to jest. No, miałem taką koleżankę, która pisała... Ale też można odkładać, bo to też jest taka książka, która się nadaje do robienia przerw, zdecydowanie. A ja nie wykończyłem, miałem koleżankę, która pisała na francuskim streszczenia i taki kolega powiedział mi: Basiu, streszczenie musi być krótsze niż tekst oryginalny, pamiętaj. Nie mogliśmy od niej odpisać, bo już żal było. Więc ten film właśnie ociera się o to. Ten film ociera się o to, tak. To jest bardzo, bardzo wierny. Ale ja bym chciał jeszcze porozmawiać o zakończeniu. Co się wydarza na końcu tego filmu? No już powiedzieliśmy, co się wydarza. No ale co się... Co masz na myśli, że chcesz
mówić o tym, czy zakończenie jest otwarte, czy zamknięte. No, dlaczego, czy... dlaczego tak, a nie inaczej bohater wybrał? No to mówiliśmy o jego drodze. Mówiliśmy o tym, że to jest zatoczone koło, w którym on jest, powiedzmy, drugi raz w tej samej sytuacji, tylko bogatsze pewne doświadczenie. I on po prostu... Dla mnie to jest otwarte zakończenie. Teraz nie jest czas na bunt. A to ja to zupełnie inaczej odebrałem, bo dla mnie to w ogóle nie jest o buncie, tylko to jest o sile. Cała książka jest o buncie też. Tak, wytrwałości ale też. Ta końcówka to jest o sile. Znaczy on odkrywa, że jak masz na kogoś... Ja kiedyś czytałem taką książkę o tym, jak działa agencja wywiadowcza i jaka jest idea sekretu. Ideą sekretu nie jest to, jak wielką ma siłę, tylko sam fakt, że ty wiesz, a ktoś nie wie. I to, że on coś odkrywa, to mówi tak, to teraz oni są moimi zakładnikami, bo ja teraz mogę zrobić, co chcę. Bo wszystkie ich metody, które do tej pory nie będą na mnie działać. I teraz on jest wolny, bo uświadamia to sobie. Teraz ja wiem. Ale mówimy tylko o wolności duchowej. Oczywiście ogromny walor, ale... Nie, no pozostaje więźniem. Nie, nie. Nie, bo on bardzo... Tylko wybiera? Pamiętajmy wybiera? Dlaczego. Główna metoda... Drugie, że na ten moment zamykam pewien rozdział z książki życia pod tytułem Bunt, albo może nawet nie bunt, bo bunt to raczej na pierwszym etapie jakiejś takiej drogi w życiu w ogóle, tylko walki, powiedzmy. On rezygnuje z walki. On odkłada walkę. On jest czy postacią, odkłada, on jest mówię. Postacią z piosenki Leonarda Cohena First We Take Manhattan. On jest tym, który mówi, że teraz czekałem przez 20 lat i w końcu zaśpiewa tę piosenkę, powie, a teraz ja wracam i teraz zobaczycie. I mi się wydaje, że to jest o tym, że na końcu to jest ogromna siła i to jest taka, że nie musisz nic robić, tylko bo ty wiesz, że wygrałeś. Tylko, że my już go widzieliśmy w tej sytuacji. On wiedział, już myślał, że wygrał. On już był, wiesz, w ogródku, widział się z gąską. To nie jest dla mnie takie oczywiste, że on tam jest. To znaczy zgadzam się z tym, że można odbierać tę książkę jako książkę dającą nadzieję. Ogromną nadzieję ta książka daje na koniec. Ale można też odwrotnie. Nie, no na pewno można, tylko ja na to patrzę tak, że skoro on pozbawia wioskę de facto głównego narzędzia wywierania wpływu na siebie i głównego tutaj elementu szantażu, nie zdradzamy oczywiście, ale skoro odbiera im główną broń, jedyną broń, która sprawiała, że mogli wymóc na tych ludziach niewolniczą pracę, bo i teraz będą w sytuacji patowej, bo jeżeli on przestanie pracować, zasypie się cała wioska. Do tego nie wolno dopuścić. Nie możesz go dopuścić, a jednocześnie on ma narzędzie na nich i oni nic nie mogą zrobić. Ale z drugiej strony, przypomnij sobie, co on widział, kiedy przez chwilę znalazł się na wolności. Widział na lewym brzegu dziesiątki takich samych jam i widział mnóstwo drabin zawieszonych, z których nikt nie korzysta. A, no tak, oczywiście. No tak. Można odwrócić tą perspektywę. Nie, no nie wiadomo, kto tu jest wygranym. Ale podoba mi się twoja też interpretacja. Można odwrócić. Nie, no ja po prostu patrzę na facet i sobie myślę tak, nie, no ja rozumiem gościa. On ich wie. To jest tak, jak się gra w grach planszowych, jest taki moment, kiedy ludzie nie wiedzą, że przegrali, jeszcze się dobrze bawią, a ty patrzysz, myślisz tak, Boże, dzieci, teraz wszystko zależy do mnie, a wy tego nie widzicie w ogóle jeszcze, jak to jest piękne. I to jest ta wiedza, sytuacja. Doświadczenie. To jest właśnie, ale to jest życie. Ale Marcin, życie. Że bardzo dzisiaj w twoim wykonaniu rozmowa jest intertekstualna. Ilość odniesień do tekstów kultury. Nawet do piosenek, to gratuluję. Co pokazuje, wydaje mi się, no taką uniwersalność tej lektury. Bardzo, bardzo państwu polecamy książkę. A mi się przypomniało, wydaje mi się, że o tej książce opowiadała Dorota Zabukowana. Nie tylko. Mówiła o niej również pani Ania z kanału Czyta mi pisze, bo znalazłam film bardzo stary, chyba sprzed 3 czy 4 lat. Wrzucimy dwa linki. Bo do ja filmu pamiętam, że... pani Ani i do Doroty, tak. Bo ja pamiętam, że słuchałem opowieści Doroty, ale to było
ponad rok temu i nic z tego nie pamiętam, a teraz w pełni świadomie nie słuchałem żadnych innych materiałów o tej książce, bo też nie chciałem się... Ja też nie słuchałam, ale znalazłam, jak szukałam filmu. Bo na YouTubie film znalazłam, ja go kiedyś tam w kinie widziałam. A na Subiektywnie nie ma tej książki? Zdziwiłbym się, gdyby nie było. W sumie tam jest też chyba taki największy polski kanał o literaturze azjatyckiej. Mówisz o Agaci? Tak, Agaci mówię, tak. Ona bardzo dużo współczesnej literatury prezentuje. Też przyznam, że nie każdy film oglądam. Nie, tam jest on, to jest bardzo bogaty w ogóle kanał. Tam więc, jest kilka lat, więc po prostu ciekaw jestem. Nie widziałam. Ja też, proszę państwa, powiem państwu, że na YouTubie znajdziecie, bo ja znalazłem bez problemu, jest czytana wersja. Jest czytana wersja audiobook. To jest audiobook, to właściwie nie jest audiobook jeszcze, bo to jest jeszcze, to jest przed audiobookami, bo to jest wersja czytana dla osób niedowidzących. Jest też streszczenie, ale to streszczenia niekoniecznie polecam. Więc naprawdę też możecie państwo do tej książki dotrzeć na wiele sposobów, bo ona jest jakby tak dostępna dosyć. Jest trochę materiałów, jest... Książka, to sprawdziłam sobie dzisiaj przed naszym spotkaniem. Zdziwiło mnie, że ma nie za wysoką, znaczy ma przyzwoitą ocenę na portalu Lubimy Czytać, 7,2. No tak bym bliżej ją 8 sytuowała. Ale wydaje mi się, że to... No ale tu jakby... Ja też obserwuję to, to będzie kolejna intertekstualność, jak patrzę sobie na przykład na gry planszowe i na takie portale, właśnie odpowiedniki Lubimy Czytać dla gier planszowych. Niestety jest tak, że nowsze gry są oceniane wyżej. Okej, to mówisz o tym, że klasyka jest mniej doceniana prostu, i że to mniej ludzi ją czyta. Postępuje, w związku z tym obniża to w sposób naturalny. Tak, na przykład osoby, które ją czytają, współcześni, młode osoby na przykład mogą nie docenić tego, dają niższe oceny, z kolei te nowe rzeczy są częściej. Przyjmuje się, że taka siódemeczka to jest tak akurat spoko, dobra książka, może bez szału, a takie... 7,8882 to już są naprawdę dobre książki, no bo wyższych ocen to trochę ciężko. No, ponad 9 ma teraz ten, ma Kępowski. Ale to, no tam tak, jest niedużo, ale tam jest... Dwie opinie są może pisane, a głosów może 13. No jest tam, tak, ale nadal jest, to jest takie, rzeczywiście tam jest tylko 1/6, a tak to jest takie bardzo mocno ponad 9. Ja zazwyczaj taką ocenę wiarygodną przyjmuję tak po kilku dobrych latach, tak jak jest tam jednak Tak, teraz marketing też tak wpływa, znaczy ludzie czytają, dają ocenę, tak. W każdym razie my na pociągu do literatury polecamy udać się tam gdzieś w te rejony. Na sushi. Wyspiarskie, na sushi. Na sushi, na... Albo znaleźć tego owada, jak on się nazywał, pamiętasz, Marcin? Skąd? Cicindela jakaś? Może Cicindela, no. Proszę państwa, kurczę, przekręcamy. To jest woda, ja jak zaczynałam czytać, to oczywiście pamiętałam, ale tutaj nie przygotowałam się. Tam jest, oni chleją w wódę, co śmierdzi rybami, no. I ryżem. Ja nie wiem, co prawda, jak ryż śmierdzi, ale... No ale sake to takim najgorszym, bo tam jest ta scena, kiedy oni tam spuszczają te papierosy, i tam w tej gazecie takiej, nie? To co on odkrywa. No to już jest najgorszy rodzaj sake, jaki mogli. Co mi się zastanawia, czy oni chcą go przekupić, czy w ten sposób chcą z nim rozmawiać. No jak to taka sake? No. Także tak. I właśnie tam pada porównanie, że śmierć. Bardzo, bardzo dziękujemy za uwagę. Gdzie ten pociąg teraz pojedzie? Bo my też chyba tutaj powinniśmy zapowiadać kolejne... No powiemy, nie, no powiedzmy, no nie, no następny pociąg to będzie Scott McCloud i Zrozumieć komiks. Tak, zdecydowaliśmy się na komiks, a Milan Kundera, który był w ścisłej czołówce, zostaje przesunięty na kolejny. Tak, też będzie, też będzie. Będzie bardzo już jest przeczytany, wkrótce. Ale to też jest szansa dla tych, którzy na przykład jeszcze Żartu nie czytali. Pozdrawiamy Malwinę. Będą mieli więcej czasu. A Malwina nie czyta jeszcze Żartu? Gdzieś napisała ostatnio, że kurczę, Żart, znowu przesuwam. A to Żart. Nie, bardzo dobrze, bo Rudzka wygrała i ona chyba Rudzką chce czytać, także tutaj popieram. Na Żart zawsze przyjdzie moment. Także trochę więcej czasu dajemy, a McClouda jeden wieczór, dwa, tak Marcin? Technicznie to przecież też w jeden wieczór, tylko wydaje mi się, że to jest taka książka, która... No, przerywa się czytanie tego. Tak, ja teraz ją czytałem trzeci raz, to też takie miałem wrażenie, że... Ja to może być ciekawa rozmowa, bo ja będę pierwszy raz czytać,
a mało w ogóle komiksów czytałam. Ja też. Ja to jest, więc... jestem w podobnej sytuacji. No, patrzyłam ostatnio w domu, że mam chyba 6 czy 7 jakąś powieść graficzną. Nigdy nie wiem, jaka jest różnica. Będziemy o tym mówić w następnym odcinku. Będziemy o tym mówić, odcinku. Tak. Ten odcinek planujemy również nagrać tutaj, ponieważ zbliża się festiwal komiksu i też Państwu tutaj zapowiemy, zaprosimy. Póki co odsyłamy do opisu dzisiejszego filmu i ponawiamy zaproszenie na Noc Bibliotek. Zapraszamy na Koszykową. Biblioteka na ulicy Koszykowej dzisiaj była naszym domem i może będzie regularnie tym naszym domem. Mamy taką nadzieję. Tutaj nasze spotkania sobie organizować od czasu do czasu. A tymczasem Kobo Abel, kobieta z Wytm, tłumaczenie Mikołaj Melanowicz. Zachęcamy. Dziękujemy i do usłyszenia. No i ile było, jak myślisz, czasu? Godzina.